trzeci dzień. Była bardzo ciepła noc. Trochę wieje. No nic, cześć, wstawać. Chodzi na to, że mieliśmy niesamowite szczęście z tym noclegiem. Popatrzcie, ile jest żaglówek teraz. Oj, tam pan ciągnie. Do widzenia, do zobaczenia na szlaku. To 56 bąk.
Pacierzyca po brytońsku. Niczym się nie różni od fasolki za 5 zł, jak kosztowała dychę. Człowiek jak głodny, to zje wszystko. W tym słońcu to wszystko wygląda bajecznie. Po prostu bajka. No właśnie wtochałem kajak. Znalazłem miejsce na nocleg. Jestem rozbity. Tak jak widzicie. Ale idę się jeszcze umyć. Patrzcie, tu się myje taka skarpa. Niestety nie było dojścia do wody. Dobry. Dzisiaj u pana Roberta Makowicza w programie pieczarki podsmażane na patelni z jajkami. Tak zwana jajecznica z pieczarkami. Kociewski przysmak od dzisiaj. Jak mawiają kociewianie, jest to dawniej nazywana przyprawa przez wielu jajecznicą. I dziś również jest jajecznicą. Oto łyżka mojej produkcji. Produkcja Marshall Company Kociewie City. I gotowa jajecznica po kociewsku, proszę państwa. Spróbujmy, jak to smakuje. Łyżeczka. Jajecznica po kociewsku. Właśnie, że jestem po śniadaniu. Muszę się spakować. Cały ten bardach za mną. I tam cały namiot, wszystko. I widzimy się po spakowaniu. Jesteśmy już spakowani. Ale aż kajak jest miękki, tak jest nagrzany. Za mną już pełno kajakarzy. No i zapowiada się, że będzie masa dzisiaj. Pierwszy kilometr. Miedno. Thank you.
odpłynąłem. To już jest elektrownia jakaś, 146 km. Przyniosła. Idę do sklepu, ale smali niesamowicie. Ale upał. Wojtal, a tam Odr. Gdzie ten sklep? Minąłem właśnie taką przenioskę w Odrach. Odry i Wojtal obok siebie. Pomógł mi taki młody chłopak. Samemu byłoby ciężko. O, piekielnie ciężki. Byłem w sklepie. Kupiłem sobie loda. Kupiłem maślankę. Jadę dalej. Bardzo dobry. Da 131, nie chwasz ujścia. Jakiś tartak tu jest, bo czuję zapach drewna w powietrzu i słychać hałas. Ale zawiało gorącym powietrze. No i zapachem drewna. Czarna woda, 137 km.